Alpy. Górski szlak między Austrią i Włochami. Surowa okolica, w której temperatura i pogoda zmieniają się w mgnieniu oka. Wysokie góry, lód i śnieg. Okolica do dziś bardzo niebezpieczna. Trzeba tu zachować szczególną ostrożność. Dwoje wędrowców, Helmut i Erika Simon, dokonuje makabrycznego odkrycia. Erika widzi coś dziwnego. To ciało, być może zamarznięty turysta. Najpierw sądzili, że to alpinista, który uległ wypadkowi w trakcie wspinaczki. Spadł i zmarł w śniegu. Myśleli, że zwłoki leżały tam 50, może 60 lat. Na miejsce przybywają specjaliści z Włoch i Austrii. Próbują wydobyć ciało z lodu, lecz jest to niemożliwe przy użyciu narzędzi, którymi dysponują. Kiedy pogoda się pogarsza, ekipy muszą zejść z góry. Zabierają ze sobą dziwny toporek, który leżał przy zmarłym. Początkowo nikt nie miał pojęcia, co właściwie znaleziono, więc 3 dni później na miejsce wysłano austriacki zespół ratunkowy. Akcję wydobycia ciała nadzoruje specjalista medycyny sądowej z Innsbrucku. Wszyscy są ciekawi, kim był zmarły. Blisko ciała odkryto liczne kawałki zwierzęcej skóry, sznur, wiązki siana i sztylet oraz długi kij. Ciało, a przede wszystkim przedmioty znalezione przy nim, wyglądały dziwnie. Zwłoki przewieziono do Zakładu Anatomii Uniwersytetu w Innsbrucku. Tam profesor Spindler uznał, że ów człowiek żył dawno temu, co najmniej 4000 lat. Spindler przyjrzał się zwłokom i zauważył tatuaże. Na początku przyszło mu do głowy, że znaleziony człowiek prawdopodobnie nie był przypadkowym alpinistą, który zmarł w górach. Toporek skłonił naukowców do przypuszczeń, że zmarły był człowiekiem prehistorycznym, zaś datowanie radiowęglowe potwierdziło, że żył ponad 5000 lat temu. Rozwinięta w latach 40. ubiegłego wieku metoda datowania radiowęglowego bazuje na tym, że tkanki żywych organizmów wchłaniają radioaktywny izotop węgla C14, generowany przez promieniowanie kosmiczne. Po śmierci organizmu wchłonięty przez niego izotop ulega stopniowemu rozpadowi. Naukowcy potrafią ocenić, kiedy dany organizm zmarł, oceniając liczbę atomów C14, które pozostały. To nowe odkrycie zmienia wszystko. Lokalizuje znalezione ciało w epoce kamienia, około 3200 lat przed naszą erą. 500 lat przed powstaniem piramidy Cheopsa. W lecie roku 1992 naukowcy przeszukali miejsce znaleziska, ogrzewając je dmuchawami. Znaleźli artefakty liczące 5200 lat. Liczyli, że pomogą one ustalić, kim był tajemniczy człowiek lodu. Ważnych informacji o poziomie rozwoju w tym regionie dostarczył toporek znaleziony przy zwłokach. Toporek sam w sobie był imponującym odkryciem archeologicznym. To najstarszy miedziany topór znaleziony w całości z trzonkiem i przymocowanym do niego sznurem. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że ludzie posiedli umiejętność wytapiania miedzi znacznie wcześniej niż dotąd sądzono. Prawdopodobnie 1000 lat wcześniej. Włoscy archeolodzy uważali, że epoka miedzi rozpoczęła się we Włoszech mniej więcej 2500 lat przed naszą erą. Toporek znaleziony przy człowieku lodu był jednak znacznie starszy, więc cała chronologia musiała zostać zmieniona. We włosach zwłok wykryto śladowe ilości arsenu. Zatem zmarły miał do czynienia z wytapianiem miedzi. Toporek wiele mówił o jego właścicielu. Człowiek lodu posiadał sprzęt ważnej osoby, np. przywódcy albo głowy grupy rodzinnej. Miał narzędzia, które choć mocno zużyte, świadczyły o jego zamożności. Miedziany toporek z pewnością był symbolem statusu. Mógł służyć do rąbania drewna i jako broń. Generalnie ten człowiek miał przy sobie sprzęt niezbędny do przetrwania w trudnych warunkach i podczas ucieczki. Wspomniane przedmioty dostarczyły archeologom cennych informacji o czasach, w których żył ich właściciel. Mieszkańcy regionu parali się łowiectwem, zbieractwem i rolnictwem. Niewielkie grupy skupiały się wokół źródeł wody. Nie zostały po nich żadne źródła pisane. W okolicy odkryto okazałe menhiry, czyli kamienne monolity związane z kultem przodków. Przedstawiają ludzi z narzędziami i rozmaitymi ozdobami. Jedno wiadomo, życie w tamtych czasach było pełne niebezpieczeństw. Z badań archeologicznych wynika, że od 20 do 25% ludzi umierało wówczas gwałtowną śmiercią, zupełnie inaczej niż dzisiaj. Znalezione zwłoki to nienaruszone ciało pochodzące z epoki miedzi. Człowiek lodu, nazwany Ötzim, bo odkryto go w Alpach Ötztalskich, najpierw został przewieziony do Innsbrucku w Austrii. Jednak analiza działów wód w Alpach wykazała, że Ötzi leżał 93 metry od granicy po włoskiej stronie. Włosi zgodzili się, żeby został w Innsbrucku do czasu zakończenia badań naukowych. Najważniejsza była odpowiednia konserwacja znaleziska. Ötzi i jego rzeczy spędziły 5000 lat w lodzie, zimnym i wilgotnym środowisku. Jak zabezpieczyć lodową mumię, żeby zachowała się na przyszłość i do dalszych badań? Jak człowiek z epoki miedzi przetrwał aż do dziś? Lodowiec się porusza, spływa w dół, ale jego masy przemieszczają się. Zwłoki w lodzie przesuwają się razem z nim. Zwykle lodowiec dociska je do podłoża i ciało ulega uszkodzeniu. Ötzi natomiast był w doskonałym stanie. Lód wokół ciała Ötziego miał ponad 3000 lat. Powstał w wyniku krystalizacji wody pod wpływem ogromnego, trwającego wieki nacisku mas lodowca. Ötzi leżał w zagłębieniu ziemi. Lód naciskał na niego z góry, ale ciało nie przemieszczało się w poziomie. Chłód, śnieg, lód, brak słońca, zwierząt, much i larw. Te czynniki sprawiły, że Ötzi jest z nami do dziś.